Przy chorych pełniliśmy wszystkie posługi, a przy ciężej rannych dyżurowaliśmy nieraz całe noce. Pamiętam młodego chłopca z raną postrzałową brzucha. Skazany był beznadziejnie na śmierć. Patrzył mi długo w oczy wzrokiem, który błagał mnie o coś. Wreszcie domyśliłam się i nachyliłam się nad nim. Wyszeptał mi wtedy adres swej rodziny. Więcej powiedzieć nie mógł, ale i tak zrozumiałam, o co mu szło. Napisałam więc pod wskazany adres, że Jędrek jest ciężko ranny i że prawdopodobnie będzie chorował długo, ale po wyzdrowieniu dostanie na pewno urlop. Kiedy odczytywałam mu tak napisany list, słuchał mnie z zadowoleniem. Tylko usłyszawszy o urlopie i wyzdrowieniu, poprawił z wysiłkiem. Nie, nie. Wrócę na front. Wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Cóżeś ty za pani?